the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, mam wszystkim ludzie. Z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Łowce Magów. To królobójca! Wezwać straż! Plotka się roznosi. Teraz wszyscy się mnie boją. Ciekawe, czy mogę to jakoś wykorzystać. Wiesz, Sylas, dla kreatywnego i chcącego nic trudnego, nie? Dom rodzinny Gwiezdnoskrzydłych, nowe gospodarstwo wolne od wojny i głodu, miejsce, gdzie szpony magii nie sięgają, wznieśliśmy te mury wspólnie z nowymi rodakami. Denis Drzewiec położył fundamenty, bracia Laurentowie znieśli dach, oby fortuna i przyjaźń sprzyjały nam w tym nowym raju. Okej. Okay. To jest zaś 30? Ja. Ciekawe, czy w każdej skrzynce będzie po 30? Po 30? Czy tak jak na przykład w God of War'ze? Im dalej w fabułę, tym więcej będę tego zgarniał. O, jak miło, że się tak zgromadzili, panowie! Naprawdę! Dziękuję wam za to! Dobra, dobra. Hono, hono. O, ty gnoju. Ładnie. Kurde! Jezus, to! I mówiłem, że muszę ty pamiętać na koniec poprzedniego odcinka i co ja oczywiście zapomniałem. Dobra, nie tu. Jestem tutaj. Tutaj? Nie, jestem tutaj, dobra, czyli tutaj. Tu idę fabularnie, to jest może być jakiś sekrecik. Wait! Okej, to spowalnia, widzę. Kurczak. A i to tyle. Czyli to ewentualnie była okazja na odnowienie swojej many, z tego co widzę. Dobra, czekajcie, muszę trochę grę ściszyć. Mam wrażenie, że jest ciut za głośno, nie? Tutaj morderca! Sylas! I tyle powiedziane, no. Zajebiście. Sporo ich. Sporo żołnierzy jak na małe miasteczko. Kara musi być ważnym więźniem. Ciekawe, czy ją tu w ogóle znajdziemy, co nie? Dobra, mogę tam iść? No niby mogę, ale pytanie, czy to się... Dokładnie. Czarno to widzę. Powinienem spróbować innego podejścia. Okej, czy nawet gra mi mówi, jak chcesz zginąć, to tam idź, ale lepiej nie. Nie ucierpieliśmy już wystarczająco z powodu magów? Kurde, no musiał mi to zatrzymać, no. O, to ma coś z wiatrem. O, ma to. Co to jest? Aha, takie coś. Aha, tak, taka troszeczkę, powiedzmy, gwiazda Asola na... Gwiazdy Asola przez tego. Niszczą miasto. Dobra, na razie nie będę używał potki. Chociaż... Znaczy, dobra, mogę sobie łyknąć. Teraz raz zajął, mam komuś magię i mam full. Zostawcie nas w spokoju, magowie! Okej, to jest zaś zamknięte. Okej, idę tu. W lewo jest sekret, spoko. O, jakaś lepsza skrzynka. Też 30? 60 tym razem. Bueno. Dobra, widzę? No gra jest dość liniowa jak na razie, więc... Raczej po prostu będzie, wiecie, że w jedną stronę do fabuły, w drugą do sekretu, nie? O, sporo ich tu. Ale widzę, że jest tam jakiś sekrecik. Czytaj notatka. Nieustraszona gwardia? Tutaj? Musi strzec czegoś ważnego. Okej, mogę... Znaczy, nie, wróć, ja mam tu zeskoczyć. O. Twoja magia jest silna. Nia. Nie jesteś jedynym z łowców magów, prawda?
takich jak oni podpiekam dla zabawy. Nie, jestem z grupą rebeliantów. Przydałby się nam silny mag ognia, taki jak ty. Każdy pretekst, by dopiec łowcom, jest dla mnie wystarczający. Tam w lesie jest kryjówka. Powiedz, że ja cię przysyłałem. Okej! Proszę, nowy wygnaniec. Nia Elitarda, czarodziejka lodu. Nie będę nazywał... Nie będę tego czytał jako magiczka, nie? Nie wiem, kto na to wpadł, nie? Ale sorceress to czarodziejka, a nie magiczka. Jest mag i czarodziejka. Albo czarodziej i czarownica. Ale nie magiczka. To jest jakieś słowo tak totalnie z dupy wzięte. Więc dobra, zobaczmy. Po przypisaniu do głównej misji rekrutka zapewni Selassowi następujące korzyści. Fale ognia, bumper, okay, czyli przyciągnięcie, silny atak. Okej, czyli przyciągam i pod silnym atakiem mamy po prostu to dupnięcie, tylko chyba... Nie, okej, po prostu dupnięcie, jak wcisnę jeszcze X, to walimy dodatkowo jeszcze kolejną falą, tylko tym razem z ogniem. I ogólnie zwiększone obrażenia od ognia. Spoko. Ciekawe, czy to już działa. Musimy zobaczyć. No i patrzcie, zniknęli. A tutaj jeszcze kapliczka, no czyli bez sensu te potki wykorzystałem. No, znaczy dobra, niby bez sensu, ale w sumie nie do końca, no bo... miałem tak czy jak, dobra, nowych zaklęć nie mam i też nie chcę ich zmieniać, więc... Dziękuję za to. Wiesz, no niby bez sensu, ale nie do końca, no bo potki tak odzyskałem, więc... Dobra. Dobra, tutaj. Obawiam się o prowincję i twoje zdolności dowodzenia, Jonas. Codziennie słyszymy od ludzi historię o demonach. Po to zamietnić mi sprawę kurszanu pod dywan, aby zrobić z magów kozły ofiarne. Ale teraz coś przyciąga te stwory na zaludnione obszary. Twoi ludzie mają stłumić wszystkie przejawy magii, czy to w górach i dolinach, czy w dziurze, takie jak Amberfell. Macie znaleźć te demony i zlikwidować je. Zrzućcie winę na miejscowego maga, jeśli znajdziecie jakiegoś, a jak nie, złapcie bandytę i ogłoście go magiem. Jeśli nie potrafisz wykonać swojej cholernej roboty, oddawaj ten petrustowy amulet i wracaj do życia na garnuszku rodziny. A jeśli chociaż piśniesz coś o tym, że to ma związek z czystkami, osobiście pojadę do swojej stanicy i wsadzę ci wypowiedzenie w gardło. Podpisano dowódca Horatius. Proszę, i to bardzo pokazuje, jak łowcy magów wręcz manipulują tak naprawdę ludnością w Demacji. Wow, nie wierzę, że zdążę tego jeszcze uniknąć. Teraz zobaczmy. Tyk! Tak, już działa. Dobra, chyba. Nie. O, dobra. Okej, no, poproszę. Nie, jeszcze nie działa. Dobra, czyli jeszcze nie jest do nas... Chciałem powiedzieć przypisana, ale... Znaczy, nie, tak, przypisana. Dobra, poproszę. Kurde, nie o to mi chodziło. No dobra, będzie. Dobra, muszę przyobserwować, to jest lepiej powiedziane, czy ich ataki potrafią to skruszyć. Czy tylko moje. Przyszli nas wymordować. No ja na pewno nie. Dobra, czyli zobaczmy. Tutaj idę do skrzynki, a ci... Dobra, ogólnie, na górę idę do fabuły, a po bokach są sekrety. O właśnie, jak to się zapowiedzi? Raz, czekaj, raz, dwa, trzy. Średnio. Dobra, czyli tutaj tylko silne ciosy. Dobra, i tu od razu na górę do tego, ale ja oczywiście tam nie idę. Ja sobie przejdę tutaj normalnie. W tym kierunku najpierw. To ten zbieg! Do dodatku! Okej, dobrze wyczułem, że to kobieta. Myślą, że żołnierze jest arystokraci ich ochronią? Ci fałszywi bogowie opuszczą ich bez wahania. Dobra, i zobaczmy tutaj. W ogóle, a propos tej ostatniej notatki. Nie wiem, czy ten cały kurszan... To nie jest miejsce, w którym Lux odegnała Nocturna. Coś takiego w lore pamiętam było. Że Nocturn chyba opętał jakiegoś młodego chłopaka i stworzył taką... wielką bańkę, w cudzysłowie bańkę, w której tworzył też koszmary dla każdego, który tam wszedł.
ale moc Lux ją chroniła i ona potem użyła tej mocy, aby właśnie wypędzić Nocturna z tego chłopaka. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywało po angielsku. Plus jeśli to jest oczywiście ta sama miejscówka, bo teraz oczywiście mogę się mylić. Czy z tego wyszedłem. Kilka dni temu, gdy byłem w drodze, przydarzyło mi się coś dziwnego. Napotkałem kobietę, która siedziała w cieniu i łkała. Okazało się, że jej kochanek utonął w Morzu Zachodnim i brakowało jej kogoś, kto zabawi ją rozmową i dodał otuchy. Przyznam, że kobieta mnie zauroczyła. Przyciągnęły mnie jej oczy, które płonęły jakby ogniem i usta niczym dojrzałe jagody. Spod kaptura wymykały się dwa złote pukle włosów. Na piersi spoczywał fioletowy medalion. Przeprosiła wylewnie, anielskim głosem, gdy jej paznokcie przecięły mi policzek. Jestem pewien, że to był wypadek. Oj nie! Ach, jakże byłem rad, że ją odnalazłem. Spotykamy się tego wieczoru. Już się nie mogę doczekać przy odrobinie szczęścia. Znów poczuję jej dotyk na dłoni. Oj, 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 oj. No ten, ktokolwiek tę notatkę sporządził, już do domu raczej nie wróci. Bo kobieta, którą spotkał, to najprawdopodobniej Evelyn, czyli demonica agonii. Na bynajmniej według mnie tak jest, ale to jest raczej pewne, że to była Evelina. Dobra. I co, znowu 60? Nie, tym razem 30, okej, czyli muszę zwracać uwagę, jak wyglądają dane miejscówki. No okej, nic tutaj stykowane. Ach, zabójca króla myśli, że pokona całą armię! Okej, czyli pewnie jakaś fala uderzeniowa. Zadaje też tarczę, widzę. Au. Dobra, no on nie ma żadnej magii, to widać. Ale widać, że buff potrafi nałożyć chyba na wszystkich, którzy są w zasięgu, a nie tylko na siebie. Okej, tutaj teraz. Nawet najlepszy pancerz nie obroni tych bytlaków. Dobra, no ale ten na pewno teraz nie zginął. Ten to jest raczej nieprzytomny. Dobra, teraz pytanie, czy jeśli ja przejdę dalej, czy to jest bezpowrotnie zamknięte? Zobaczymy, bo jeśli teraz może trochę bardziej oberwę, no to mam darmowe leczenie w takim razie. I odnowienie potek. Okej, okay, mamy takiego ziomeczka. To jest to. A, taki namierzany pocisk, powiedzmy. Okej. Okay. Ładnie. Spotkamy się w wypadek. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Serio, nie załapało? Czemu? Padł. No i zobaczmy. Tworzyło się. Tak, okej. Okay. No to. Cyk. No i ładnie. Czyli warto czasami sobie odpuścić kapliczkę w razie ewentualnej walki. Żeby dostać darmowe leczenie i lub regenerację mikstu. Ktoś jeszcze słyszy kroki? No. Dzień dobry. Zaś to. Cyk. Dobra, czekaj. To w tego, to w tego. I pięknie. To się nazywa, kurde, kreatywne wykorzystanie zdolności. Ciekawe, czy coś w tych flaszkach może się kryć, nie? Ale chyba nie, że nie ma sensu ich rozbijać. Test zwyczaje. A patrzcie, w tym coś było.
Okej, czyli może jednak warto. Dobra, mapka. No, to jest liniowa. Zobaczmy, co mamy dalej. O, tutaj trochę więcej. Zobaczmy. Tutaj mamy taki obszar. Tutaj coś chyba ważniejszego. Tutaj i mamy rozwidlenie. Tak myślę, bynajmniej, że to jest rozwidlenie. Okej, dobra, tutaj mamy skrzyneczkę. Tylko tam dojdziemy od drugiej strony. Co jest tutaj? No, są typiarze, bo to widać od razu. Kurde, ej, ale złapi to, co chce. O, to właśnie. No, dawaj. Dobra. Trochę tam się podleczyłem. Okej, czyli nic godnego uwagi tutaj nie było poza paroma typami. Okej, to widzę, warto niszczyć, bo jest tutaj po jednej sztuce zasobu, ale... Wiadomo, niby jedna sztuka, ale może czasem zrobić różnicę. Czy na to może? Nie. Czy... Wait. Czy tu jest sierp, nóż i... coś a la duży witelek? Czy to jest taką jakieś narzędzie tortur? Bo na to mi to wygląda. Nie, czekaj, ja muszę wyciągnąć przecież do niego. No. Halo. Ej, co jest? Czemu nie mogę? No. Halo? A Jezu, tu jest! Okej, dobra, good to know, że ziomeczek, który tam sobie gdzieś stoi, jest ta... Jest w stanie też nałożyć tarczę na tych ziomeczków. No kurna! A boż, ja za daleko jestem! Dobra. No ej! Co to ma być? Fireball, pyk, dziękuję. Łotka na wszelki. O tym nie mogę zapominać. Ej, to mi się nawet udało. Okej. Dobra, ale to jest chyba zamknięte. Tak, to trzeba jakieś odblokować. Są w więzieniu magowie. Przybyłeś nas uratować? Dokładnie. Moja rodzina nie ma nikogo, muszę się stąd wydostać. Przybyłeś nas uratować, tylko do zniszczenia. No, tym razem nic za to nie dostałem. Najpierw pozbyć się tego gościa. Dzięki pomocy naszych tutaj łowców. Okej, dobra, jednak nie, jego tarcza buffuje tylko jego, nikogo innego. Żegnam. Pyk, 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 pyk. Serio chybiłem? No come on. O, ładnie, zabiło go przejęcie. Jak to wygląda? W dół do skrzynki, a w bok idziemy chyba po odblokowanie tego całego przejścia tam wyżej. Będzie 60? Dokładnie. Kurde, ale patrzcie, niby 500 materiałów, to patrz, niby dużo, ale no w praktyce to chyba jednak niewiele. Mam kolejna skrzynka. Bez obaw, wydostanę was stamtąd! A jak? Młotek tutaj mamy.
Okej, okay, tu pomóżcie mi, proszę. No jest wajcha, którą mogę pociągnąć. Okej. Okay. Drzwi się otworzyły. Czy może dopadło nie w końcu szaleństwo? Strażnicy są martwi. Uciekajcie do lasu. Moi sojusznicy wam pomogą. Kim jesteś? Ja. Też uciekłem z więzienia. Łowcy magów zasługują na śmierć za to, co nam zrobili. Za każdy dzień, w którym was tu trzymali, zapłacą cierpieniem. Pożałują, że nas zamknęli! Okej. Okay. O, jest jakiś chłopak. A to jego młotek był. Mówią na mnie Ruko. Naprawdę walczysz z łowcami magów? Tak. Pójdź za innymi do lasu. Tam będziesz bezpieczny. Nie, czekaj. Chcę pomóc. Potrafię walczyć. Muszę uratować brata. Łowcy magów próbowali nas rekrutować, ale odmówiliśmy. Więc zamknęli nas w więzieniu. Muszę go znaleźć. Jesteś odważniejszy niż ja, chłopcze. Zostałem łowcą magów w twoim wieku, nie rozumiejąc, co to znaczy. Czy buntownicy mogą pomóc mi uratować brata? Zrobię wszystko, choćbym musiał zabijać. Naszym głównym celem jest zabicie przywódcy łowców magów, Lorda Eldreda. Gdy Eldred będzie martwy, bez trudu znajdziemy i uratujemy twojego brata. Świetnie, w takim razie pójdę z wami. Co? Nie to miałem na myśli. Pole bitwy to nie miejsce dla dzieci. Nie jestem dzieckiem! Młotek się rozpalił, ciekawe. Masz silnego ducha, ale żaden z ciebie żołnierz. Zabiorę cię tylko do drzwi wyjściowych. No, szczerze, nie ma się co dziwić Sylasowi, nie? Wiadomo, Ruko może jest młodym magiem, a jak wiadomo, tacy magowie nie do końca kontrolują swoją magię. A, i co mamy teraz? No nie wiem, no chyba faktycznie muszę go po prostu wyprowadzić. Ale kontynuując. Młodzi magowie nie kontrolują swojej mocy. No, nie w tak duży... nie do końca. No, zresztą patrzcie na Sylasa, który nie ogarniając swojej mocy praktycznie... dobra, jednak nie, bo on tak nie będzie przeskakiwał, czyli idziemy dalej. Dobra, zanim się zacznie jakakolwiek walka, to muszę dokończyć myśl. Patrz się na Sylasa, który nie kontrolując tej swojej mocy właśnie przejmowania umiejętności, przejął zdolność, choć dość przypadkowo, ale no odkrył ją wtedy, ale nie wiedział o tym, nie potrafił tego kontrolować. Przejął moc tej młodej czarodziejki, którą miał zgarnąć, którą mieli z łowcami magów, miał z łowcami magów zgarnąć i nie kontrolując tego przejęcia, po prostu zabił, z tego co pamiętam, swojego mentora Vanisa, jeśli nie mylę imion, ale chyba Vanis się nazywał. Swojego mentora zabił, a paru innych łowców, z którymi tam był, dość mocno poturbował. Tak więc Ruko może i ma dobre chęci, ale jeśli nie nauczy się kontroli, to on może być bardziej niebezpieczny na polu bitwy dla siebie niż dla wrogów. Chociaż kto wie, może Sylas nauczy go, jak kontrolować tę magię. Co to jest? Patrz, piszą o zamaskowanej pani. Widziano zamaskowaną panią, ale doniesienia o lokalizacji są sprzeczne. Może władać czarną magią i stanowi potencjalne zagrożenie. Myślę, że ona naprawdę istnieje? Przecież to tylko legenda. Jeśli łowcy magów uważają ją za zagrożenie, w legendzie musi tkwić ziarno prawdy. Ta pani brzmi niebezpiecznie. My też jesteśmy niebezpieczni. Zresztą każdy, kto zagraża łowcom magów, sprzyja naszej sprawie. Oj, coś mi się wydaje, Sylas, że Morgana mogłaby się z tobą nie zgodzić. No, bynajmniej nie w 100%. No, okej. Okay. Kurde, szkoda, że akurat mi się kapliczka odpaliła. Bo może jest tam dalej walka i mogę sobie ją przeoszczędzić, no ale trudno. Dostałem, to dostałem. Okej, co my tu mamy? To wygląda obiecująco. Nim zdążyłem przesłuchać więźniarkę, dowódczyni kazała nam przenieść ją do zatoczki Kornetu. Mówi, że jest dla nas zbyt niebezpieczna.
Zatoczka Kornetu. Mam nadzieję, że Leilani jest gotowa na wspinaczkę. Dowódczyni planuje eksperymentować na... Przepraszam, ale czytałem... Okej, dobra. Info dla mnie na przyszłość. Wszelakie budowle zatrzymują te strzały. Oh, come on! Dobra, to się nie miało akurat wydarzyć. Ej, co jest? Ja trafiłem. Raz, dwa, trzy. Come on. Dobra, tym drugim to akurat się nie popisałem. Raz, dwa, trzy. Aha, bo to mi liczy dociągnięcie tego kopniaka. Dobra, jako osobny cios. Czyli na to muszę uważać. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Oj, nie to chciałem zrobić. Totalnie nie to chciałem zrobić. Dobra, jeszcze raz. Cyk, cyk. Okej, wydaje mi się, że to ma auto-aima chyba na nich. Kurde, nie zdążyłem. O, więcej tych. Dobra, tutaj lodem. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze trafiłem na szczęście. Kurde! Okej, idzie nieźle. Ej, come on! Co to miało być? No ej! Jeśli ma zbroję, to nic mu nie zrobię. Good to know. Okej. Okay. Teraz od tego pana poproszę troszkę tego. Tyk. Raz, dwa. Jep! Dobra. Okej, okay, coraz ich więcej. Jeśli masz jakąś magię, chłopcze, teraz jest czas, aby jej użyć! Mówisz przecież, że nie nadaje się do walki! Pokaż mi, że się myliłem! Jest tak dupnie? Ładne ogniste tarafko. Joki rozpierdol! Ej, to było zajebiste. Ha! Wystarczy! Zaniesiemy te listy do Leilani. Tam to wystarczy powinno jeszcze być, ale widać... Ale to jest to, co właśnie mówiłem. On tego nie kontrolował. Po prostu użył jak najwięcej mógł, załadował, po czym puścił. I popatrzcie, jak go to wyczerpało z energii totalnie. A zatem Sylas prowadzi rekrutów. Nie myślałam, że tego doczekam. Chwila, czy to jest dziecko? Nie jestem dzieckiem, mam 16 lat. 16? Ej, literalnie nie dałbym mu więcej niż 10. Ruko jest silniejszy niż się wydaje. Załatwił całą komnatę łowców magów. I zrobiłbym to jeszcze raz. Ale nie mam dokąd pójść. Dajcie mi szansę, proszę.
Jesteś teraz w domu, Rukko. Zadbamy o twoje bezpieczeństwo. Porozmawiamy o tym później, Sylasie. Trafiłeś na jakieś ślady mojej nauczycielki? Znaleźliśmy notatkę, w której napisano, że zabrali Karę do Zatoczki Kornetu. Zatoczka Kornetu? Sprawdzę, czy nasi zwiadowcy znają to miejsce. W międzyczasie powinieneś trochę odpocząć. Okej, czy to jest z automatu teraz na odpoczynek? Ja. Okej. Powinienem pogadać z tym chłopakiem, Rukko. Sprawdzić, jak sobie tu radzi. Sojusznicy! Podczas twojej podróży Sylas spotka potężnych sojuszników. Ci ludzie nie tylko odgrywają ważną rolę w historii, ale mogą też pomóc Sylasowi rosnąć w siłę. Możesz opcjonalnie prowadzić rozmowy z sojusznikami w kryjówce, aby dowiedzieć się więcej na ich temat. Gdy dostępna będzie nowa rozmowa, zostanie oznaczona ikoną. Niektóre rozmowy są dostępne tylko przez ograniczony czas. Okej, czyli krótko mówiąc, warto jak najszybciej te rozmowy odhaczać. Okej, rozumiem, że to jest ta ikona. Pogadajmy. Zemsta. Jestem ciekaw, jaka jest historia twojej zemsty? Moje co? No dalej, Leilani. Każdy nosi w sobie jakąś zemstę. Każdy ma kogoś, z kim chce wyrównać rachunki. Miałem strażnika, który uwielbiał terroryzować więźniów. Walił laską o ścianę. Trach, trach, gdy próbowałem spać. Pewnego dnia zakradłem się do jego izby i zacząłem walić łańcuchami o ścianę. A gdy się obudził spocony, walnąłem go tymi łańcuchami w łeb. A jaka jest twoja historia? Ja nie mam żadnej historii o zemście. Zemsta nie jest moim marzeniem. Więc dlaczego na bogów przewodzisz powstaniu magów? Chcę żyć w świecie, gdzie magowie są wolni. Dlatego tu jestem. No, to ona by się z Lux dogadała. Ale wiesz, że niektórzy z nas przyłączają się do powstań tylko po to, by móc rozwalać łby łowców magów? A jak myślisz, dlaczego cię wybrałam? Nie mam nic przeciwko strategicznej, ukierunkowanej przemocy. Ale jestem tutaj, by walczyć o świat, w którym będziemy żyć, gdy zemsta się skończy. Odwet mniej mnie ekscytuje. Zdaje się, że to dlatego ty jesteś przywódczynią, a ja rozwalaczem łbów. Historię teraz. Wiesz, że jestem z ochlapiska, Leilani? Ale skąd ty pochodzisz? Pochodzę z pewnej wioski niedaleko stąd. Dorastała w niej już moja babcia. Była czarodziejką ognia, co okazało się niezwykle przydatne przy sporządzaniu obiadu z resztek dla 11 osób. To spora rodzina. Ja miałem tylko rodziców. Na pewno przysporzyłem im mnóstwa kłopotów. Choć rzadko mieliśmy pełne żołądki, nastroje były dobre. Ciotki i wujkowie zajmowali nas różnymi zabawami. Zawsze śmialiśmy się i śpiewaliśmy, waląc w garnki i patelnie niczym w bębny. Co się zatem stało? Opuściłam dom, gdy moja babcia zmarła. Jestem ostatnią czarodziejką w rodzinie, a to nie było dla nich bezpieczne. Już nigdy tam nie wróciłam. Ale teraz stoisz na czele całego ruchu. Założę się, że rodzina byłaby z ciebie dumna. Gdy zmienimy demację, rodziny nie będą już rozdzielane w taki sposób. Wiem, że jeszcze ich zobaczę. Po prostu najpierw mamy co nieco do zrobienia. I początek rewolucji. Powiedz, Leilani, czy zawsze chciałaś wszcząć powstanie? Nie. Gdy była mała, marzyłam o prowadzeniu karczmy. Takie z ogródkiem na tyłach, w którym uprawiałbym warzywa. Ale wychowywałam się w biedzie, a w dodatku okazałam się czarodziejką. A to znaczy, że jestem traktowana jak przestępczyni za coś, co nie było moim wyborem. Spędziłam wiele lat w ukryciu. Wreszcie zrozumiałam, że nie chcę się dłużej kryć, że chcę zmienić świat. Zawsze uważałem, że demacji przydałoby się trochę chaosu. Zburzenie starego porządku. Usunięcie robactwa. A potem odbudowanie demacji, która byłaby tolerancyjna dla wszystkich. Odbudowanie. Wiem, że to może nastąpić, ale ostatnio mam czas myśleć jedynie o zemście. Spełnimy to marzenie, Sylasie. Zobaczysz. Okej, zobaczmy. Twórz zaklęcia. To jest dalej niedostępne. Co mamy dalej?
Te dwa są też niedostępne. Mamy to. Wycieńczający promień. Przywołuje wiązkę naturalnej energii, która goni wrogów i zadaje obrażenia. Te dwa są dalej nieogarnięte. To jest za stówkę. Też za stówkę. Tworzy wokół ciebie wir powietrzny zadający obrażenia wrogom, których trafi. No ale to nie jest jakieś mega... No, nie powiem, że interesujące, to w ogóle jest dla mnie bezużyteczne. No ale jeśli chcę brać kolejne rzeczy, no to muszę niestety wykupić te rzeczy. Chociaż czekaj. Zobaczmy jeszcze co tam... No kurde, wiedziałem, że takaś kuźnia będzie. I proszę, to Ruko tym zarządza. Sylas, co ty na to? Przygotowałem sobie małą kuźnię, zupełnie jak w domu. Okej, czy on tym niebieskim płomieniem spalił te kamienie, które tam były? Bo jeśli tak, to on musi być cholernie gorący. Dzięki tym narzędziom mogę sprawić, że twoje łańcuchy będą uderzały mocniej. Nice. No nie powiem, na to trochę liczyłem. Ulepszanie łańcuchów. Ruko może dać Sylasowi więcej miejsc na zaklęcia w zamian za zasoby. Szerszy arsenał zaklęć pozwoli Sylasowi stawić czoła w większej liczbie typów wrogów. Okej. Sylas może odblokować wzmocnienia. Większość z nich zwiększa jego statystyki, tak jak maksymalne zdrowie, podczas gdy inne odblokowują umiejętności specjalne. Okej. Za 600 dodatkowe zaklęcie. Sylas może być wyposażony w dwa różne zaklęcia. Poproszę! Okej. I dalej. Zdrowie za 1200! Co?! Obrażenia magiczne za tysiaka, od ataku za tysiaka. Ej, skąd ja... Jezu, to jest farmienia w ogóle! Ile to jest farmienia, żeby tyle zasobów mieć? Chłopie! Sylasie, wypytałam zwiadowców o zatoczkę Kornetu. Miejsce, do którego zabrano karę. Jeśli plotki są prawdziwe, to główny naukowiec Hesbeth ma tam laboratorium. Hesbeth? Tchórzliwy piesek Eldreda? Gdy byłem dzieckiem, inni łowcy magów mówili o nim tylko szeptem. Gdy wysyłali magów do jego laboratorium, już stamtąd nie wracali. Myślisz, że on eksperymentuje na karze? Na pewno. Musimy działać szybko. Gdy będziesz gotów, spotkaj się ze mną przy stole do planowania. Dobra, czyli mamy kolejnego Kesta w takim razie. Ciekawe, czy będziemy mogli się pozbyć tego gościa. Czy ten chłopak miał być wpuszczony do kuźni? Jakby wpuszczany to jedno, ale on wam chyba robi całą robotę, nie? Pewnie tęsknisz za rodziną, chłopcze. Gdybyś zechciał do nich wrócić... Nie mam dokąd. Łowcy magów zabrali nawet mojego brata, a tylko on mi został. To straszne. Czy twój brat też jest magiem? Wszyscy byliśmy magami, ale umieliśmy się dobrze maskować. Mój tato nas nauczył. Tłumiliśmy nasze moce, wystrzegaliśmy się łowców magów. Dzień w dzień udawaliśmy zwykłych ludzi. Ale i tak nas odkryli. Łowcy magów są niezmordowani. To nie była wasza wina. Oni próbowali zwerbować mnie i mojego brata. Obiecali nam wolność, ale nie mogłem tego zrobić. Zatem byłeś silniejszy niż ja, Ruko. Ich obietnice są kłamstwami. Nic, co byś dla nich zrobił, by ich nie powstrzymało. Odbijemy twojego brata, gdy tylko załatwimy Eldreda. Oby tak się stało. I umiejętności bojowe? Masz spory talent do walki, chłopcze. Gdzie się nauczyłeś tak wykorzystywać magię? Kiedy mój tato jeszcze żył, nie chciał, żebym walczył. Zamiast tego, nauczył nas się ukrywać. Ale gdy dzikie zwierzęta przychodziły po owce, wszyscy w miasteczku pilnowali pastwisk, więc musiałem spędzać samotnie całe noce. To chyba był dobry czas na ćwiczenia. Używaliśmy pochodni do odstraszenia drapieżców. Nie tylko ja zostawiałem po sobie spaloną trawę. Bardzo sprytnie, ale pamiętaj. Tak, wiem. Leilani uważa, że jestem za młody, by walczyć. Ale jestem starszy niż ty byłeś, kiedy poszedłeś do więzienia. Mówię ci tylko, żebyś był ostrożny. Inaczej Leilani obedrze mnie ze skóry za to, że cię naraża. No, ale on lepiej niech tu zostanie. O kurde, patrzcie go, zastał do młotka ten ogień. Orn byłby dumny, coś mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, czy tutaj już jest przejście odblokowane. Niestety wciąż nie. Jest kapliczka.
Tu sobie możemy na przykład dać... No, ogień, z racji braku czegokolwiek innego. Dobra, ale jedno zaklęcie bym sobie mógł teraz jeszcze wytworzyć w sumie. Mam niecałe 200. Teraz tak, spalenie... To raczej później. Dopiero jak odblokuję sobie te kolejne, to będę myślał, czy w to iść. Chociaż w ogóle, patrz, to jest w ogóle zablokowane, dopóki więcej rekrutów dla Lorna nie zwerbuje. Tutaj to samo. Ciekawe. Dobra, tutaj, żeby odblokować potem te kolejne i miejsce na dodatkową manę, no to potrzebuję też odblokować sobie to zaklęcie, więc... Chyba w to pójdę. Chociaż szczerze, to mnie trochę bardziej kłóci. Więc dobra, pójdźmy może na razie w... wiatr. No ale nie będę tego przypisywał. Bo to jest akurat zaklęcie, które... mnie ni ziemi, ni grzeje. No nie jest w ogóle jakieś mega użyteczne. Dobre jest, że wiecie, żeby zarąbać komuś w trakcie walki, tego wykorzystać, ale nie żeby to przy sobie nosić. Misje poboczne. Czasami w tabeli misji pojawią się inne cele. Misje te są opcjonalne, ale mogą dać Celestowi dodatkowe nagrody. Możesz je wykonać w dowolnej chwili. Okej, to zobaczmy. Główna misja to jest Zatoczka Kornetu. A siedziba w Mewisku, opcjonalna misja. Laboratorium Łowców Magów gromadzi ostatnio duże pokłady petrucytu. Petrucyt pochłania magię, więc cokolwiek planują z nim zrobić, to nie może być nic dobrego. Zbadaj sprawę i poznaj skrywane przez Łowców Magów tajemnice. Okej, mamy naturę, lód, ogień i powietrze. No zajebiście. No to poproszę obu naszych tutaj wygnańców. Dobra, dobra. Idziemy. Będziemy mieli checkpointa, no a w kolejnym odcinku się zajmiemy tą misją. I teraz mamy właśnie to dostępne combo od naszej... To jak ona miała? Od Nii. Mamy to combo po dociągnięciu. Tylko żebym też pamiętał, żeby to wykorzystywać, nie? Poznaj plany Łowców Magów. Okej. Okay. Ciekawe jak duże to będzie, jak długo w ogóle mi z tym zejdzie. Ale to zobaczymy dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.